Witam wszystkich serdecznie. Nie muszę się chyba przedstawiać, tak mi się wydaje. Witam w mojej opinii o One Piece Live Action. A stricto pierwszym teaserze albo trailerze, nazwijmy to po prostu pierwszy trailer, zapowiedź i tego się trzymajmy. I nie będę się jakoś rozwodził nad samą analizą fragment po fragmencie samego trailera. Link do niego jest w opisie. Każdy może obejrzeć sam i ocenić, przejrzeć, przeanalizować. Ja chcę się bardziej skupić na swojej własnej opinii, którą chcę wam przekazać. A widziałem już, że ktoś wrzucił, jakaś dziewczyna bodajże, omówienie całego trailera, więc możecie to u niej obejrzeć, wyszukajcie sobie w YouTubie. Także tak to wygląda, ja chcę tylko wam powiedzieć, co sądzę, swoje przewidywania, swoje przypuszczenia i wiedzieć w komentarzach, co wy myślicie o tym, co ja tutaj powiem. No to zacznę na start, że jestem zadowolony. Ja się bardzo bawiłem tego live action, pomimo dobrych castingów, ale ten trailer pod względem ogólnym bardzo mi się spodobał. No, może nie bardzo, ale jestem solidnie zadowolony i moje obawy się bardzo zmniejszyły. Ale nadal są rzeczy, które budziły niepokój i zacznijmy od strony technicznej. Ogólnie całość wydawała mi się zbyt plastikowa, miałem wrażenie, że to CGI jest zbyt obecne na każdym kadrze i to mi w gruncie rzeczy przeszkadzało. Tak samo tła w niektórych scenach wydawały mi się po prostu puste, jak na przykład gdzie Luffy spotyka Zoro. Tam dosłownie była pustka w tle. To mnie niepokoi. Bardziej to wyglądało jak scena w teatrze niż plan filmowy. Chociaż z drugiej strony ujęcie na całą wyspę, gdzie rządził Morgans, było świetne, więc tak pół na pół w tej kwestii. W sumie ciężko powiedzieć, czego się spodziewać po lokalizacjach. No i wracając do CGI, podobnie też z nim tak jest, bo z jednej strony ręka Luffy'ego to była tragedia. Przypomniały mi się efekty z niskobudżetowych seriali Disneya, jak czarodzieje z Waverly Place, ale z drugiej strony potwór morski wyglądał świetnie, wręcz kreskówkowo bym powiedział. Oddał wręcz ducha anime. Byłem wręcz w szoku. Także trailer pod względami technicznymi i wzbudził zachwyt i obawy, więc moje zdanie jest tutaj mieszane, podzielone. Druga rzecz, na jaką chcę zwrócić uwagę, to zmiany w postaciach. I z góry mówię, że to jest giga na plus. Adaptacja Cowboya Bebopa udowodniła mi, że adaptacja live action 1 do 1 to zły pomysł, bo anime są zbyt specyficzne, żeby je zobrazować idealnie w wersji aktorskiej. Wersja live action powinny szukać własnej drogi na przekazanie treści. I żeby to też nie były przypadki jak Dragon Ball Ewolucja, gdzie kompletnie przepisano wszystko od podstaw i nie ma w sobie kompletnie duszy pierwowzoru. Zmiany powinny być, lecz takie, które dostosowują się do pierwowzoru, a nie go całkowicie zmieniają. Takie jest moje stanowisko w tej kwestii. Dlatego pochwalam to, że Luffy w tym trailerze wydawał się dużo bardziej stonowany i postawili na jego wesołą oraz zabawną stronę. Każdy, kto spodziewał się typowego, przygłupawego oraz bardzo ekspresyjnego Luffy'ego, no to się zawiedzie. Tak samo Zoro wydaje się dużo poważniejszy niż był na początkach serii oryginalnej. Warto sobie przypomnieć, że Zoro za czasów East Blue był znacznie bardziej wyluzowany. Po tej zapowiedzi można sądzić, że zrobili z niego poważną postać od samego początku. To też oceniam pozytywnie. Będzie on w takim wypadku bardzo dobrym kontrastem dla Luffy'ego. Nami też mi się wydawała dużo poważniejsza. I Buggy? W jego przypadku zdania były podzielone co do kwestii wyglądu i przyznam rację, że porównując z oryginałem, wygląda tak sobie. Jednak z drugiej strony nie wygląda tak źle. Wręcz świetnie bym powiedział. Na swój własny sposób. Najważniejsze w kontekście live action jest to, że trzeba zmienić swoje myślenie. Nie wszystko będzie tak samo odwzorowane, nie wszystko będzie idealne i trzeba będzie się przygotować na wiele umyślnych zmian lub uproszczeń. Wersje aktorskie to zupełnie inne medium, które musi odnaleźć własną duszę. Wielu ludzi narzeka na to, że są robione, a ja
popieram każdą taką inicjatywę. Bo nie będą wychodziły dobre live action, dopóki reżyserzy, scenarzyści i tak dalej nie nauczą się przekładać wersji mangowej bądź animowanej na aktorską. To jest dopiero świeży temat, w którym jeszcze nie wypracowano złotego środka. Nie od razu Kraków zbudowano, jak to się mawia. Podsumowując ten trailer, mocno casualowy, mało One Piece'owy, widać, że twórcy będą chcieli uderzać do nowych odbiorców. Ja mam co do niego mieszane odczucia, ponieważ są rzeczy, które mi się podobały, ale też które budziły obawy. Najważniejsze jest to, że wątpię, byśmy dostali totalną kupę jak Dragon Ball Ewolucja, ale nie ma też się nastawiać na nie wiadomo co. Dobre castingi czy spory budżet, jak mówiły plotki, to nie wszystko. Wstępnie na tą chwilę jest po prostu poprawnie. Także ja byłem Kapelusznik, piszcie co myślicie i na razie.